Cześć, witajcie z tej strony Indon, a to kolejny odcinek z serii Giant Machine 2017. Dzisiaj będę kontynuował misję w tym momencie, w którym właśnie zakończyłem tą ostatnią. No i cóż, naprzód. Tak, suwnica obserwacyjna, Floryda, USA. Ja tu tylko sprzątam. No, ciekawy tytuł. Zobaczymy, co tam będzie do zrobienia. Coś prawdopodobnie znowu z cięciem. Tak. Cel zaktualizowany. Jeśli coś może się popsuć, to z pewnością się popsuje. Poprosiłem, żeby w tym tygodniu nie eksperymentowali z teleportacją. No dobra. Oczywiście zawsze znajdzie się taki, który wysadzi coś w powietrze. Musimy zabezpieczyć ten teren. Załóż skafander ochronny i na początek wynieś wszystkie beczki z płonącego budynku, umieść je w bezpiecznym kontenerze. Dobra. Czyli skafander tu mamy. Tak. Założymy. Dobra, i gdzie my to mamy iść? O, tam gdzieś. A, to takie buty. No dobra. Ale coś tu mam wynieść, zdaje się, z tego budynku, nie? Jakieś... Jakieś kontenery, beczki, coś? Tu się nie wejdzie. Aha, są. Dobra. Tu gdzieś trzeba iść, tylko gdzie? Tu nie wyjdę. Tam gdzieś, dobra. No dobra, no to lecimy. A mam 18 minut czasu, dobra. A, no i co? Złożyć. Dobra, jest. Lecimy szybko. O, następna. Druga. Ciekawe, ile jest. Aha, 9. No dobra, 9 to 9. 11 na to. A? Przypaliło mi skórkę. No szybko. Tak, zróżnicowane te misje są. No tak, jakby było samo przewiezienie promu, to by to nie było takie... no szybko by się skończyło po prostu. Szybko by się ta gra skończyła, a tak to przynajmniej coś się dzieje, nie? Tylko gdzie ta reszta tych, a tu jest. Tu są beki. No. Raz, dwa, raz, dwa. Szesnaście minut, jeszcze cztery beczki. No dobra. Tu gdzieś były. Aha, tu jest. Sam jeszcze w takim kontenerze jakimś. Beczki czy pojemniki z czymś tam. No
jeszcze dwie. Jeszcze jedna. Zobaczymy, co tam wymyślą następnym razem. Przepraszam, ale jestem trochę niedysponowany, trochę chory i dlatego tak trochę tutaj tak mnie przytyka, kaszle, także musicie mi wybaczyć. Zresztą lekarstwa biorę i leczę się aktualnie, okej. Okay. Ryzyko dalszej eksplozji zniwelowane. Niestety wybuch porozrzucał złom po okolicy, w tym na trasę, którą przenosimy rakietę. Użyj spycharki, by pozbyć się obiektów zawalających Crawlerway. Crawlerway, okej. Okay. Dobra, czyli tak, aha, bo tu muszę to położyć. I teraz wydaje się trzeba... się rozebrał z tego dziadostwa, gdzie to jest. No. Tam gdzieś był. Aha. A, tu jest. Wieszak. Okej. Okay. I lecimy do spychacza. No i teraz tak, kontrol X silnik, dobra, tak jak było. Jadziemy, panie zielonka. Gdzie my to mamy jechać? Tak a propos, do tyłu gdzieś. Tak, ale muszę wyjechać. I tu też mam 13 minut. Kurde, mało czasu. Trzeba pamiętać o ciśnieniu. Oczywiście. No bo tak, on nam wyłączy te bezpieczniki, tak? No. O, i tu jest jeszcze ten przecinak cały, tak? Zniszcza... Nie wiem, jak to się tam nazywało. Komitsu. Maszyna o nazwie Komitsu. No dobrze. Aha, i to będziemy usuwać, tak? Spoko pokazuje. Ja tego nie chcę tutaj nic słuchać. Dobra, jeszcze jedna rzecz została.
Dobra. Dla pewności odetnijmy jeszcze gazociąg prowadzący do zrujnowanego budynku. Sprzężenie zwrotne zwrotne mogłoby narobić katastrofalnych strat, więc odpal urządzenie rozbiórkowe i zajmij się ruinami łączącymi kompleksy. No dobra. Czyli to tam stało, nie? Ale zjedziemy na bok. 10 minut mam. Czegoś nie poharatać. No. Dobra, wyskakujemy szybko. I lecimy do tego całego urządzenia rozbiórkowego. Tutaj gdzieś było. O, jest. Tylko co ja to mam? To? Na górze tu? Chyba nie. Włączane to jest, połączone. Teraz nie. Dobra. Ej. Jedziemy. Minut. Powinniśmy spokojnie zdążyć, chyba że coś spitole znowu.
Uff, myślę, że misja ratunkowa zakończyła się sukcesem. Tak się właśnie kończą głupie eksperymenty z teleportacją. No dobra, nie wiedziałem, że to science fiction. Dobra, misja zakończona powodzeniem. Zrobimy jeszcze jedną. Teren został zabezpieczony, tym razem na pewno uda nam się przejechać bez... Jakże mogło być inaczej? Widzisz ten płomień? Zatrzymaj się w bezpiecznej odległości, trzeba się temu przyjrzeć. Podniesiemy sobie lekko tył. Ręcznie. O, ładnie się trzyma teraz prom. Dobra. No to możemy... Ale jak? Aha, bo to w środek wejdzie, tak? Będę musiał podnieść całość pewnie. Okej, tutaj mam się zatrzymać, gdzieś, tak, jest to miejsce zaznaczone i pewnie będziemy gasić znowu płomień. Ejej, strasznie to niestabilne. Metrów. Zaparkować crawler transporter i będziemy coś dalej robić, nie? Mam nadzieję, że ta zakichana platforma mi nie spadnie znowu. Znaczy ten prom cały. To tak niestabilne, jakby nie mogli tego umocować na stałe. Ja wiem, że to wielkie, ale... Teren został zabezpieczony, tym razem na pewno uda nam się przejechać bez przeszkód. Jakże mogło być inaczej? Widzisz ten płomień? Zatrzymaj się w bezpiecznej odległości, trzeba się temu przyjrzeć. Dobra. I teraz tak, tu. Raz. O. Tak, tu sobie podniesiemy. Raz, dwa, trzy. Cztery. I jedziemy. Trzymało. Tutaj musimy się zatrzymać i pewnie zgasić ten płomień jakoś. To będzie trzeba potem podnieść, nad tą rurą przejechać. No dobra. O ile się wszystko uda. Metrów. Tak. Jeszcze chwila. Odcięcie tamtego budynku spowodowało wzrost ciśnienia w gazociągu głównym, co doprowadziło do rozszczelnienia instalacji. Niestety musimy chyba odciąć dopływ gazu w całej placówce. Znajdź sposób, aby ugasić ten płomień. Dobra. A najpierw musimy sobie
Trzeba spuścić na dół z powrotem. Dobra. Jest. Okej. Teraz lecimy tu do tego gazociągu zakichanego. Gdzie to się wchodzi? Tu nie. Tu też. Tu gdzieś będzie. A. Właśnie rura pękła. Tu jest zawór. No tak, zablokowałeś gazociąg, to wywaliło pompę wodną, która przecieka teraz na transformator. To do licha to tak ustawił. Sprawdź, czy możesz coś z tym zrobić. Transformator musi zostać zabezpieczony i wyłączony. No dobra. Gdzie ten transformator? No, tu. Ej. Się to miesza wszystko. Dobra, tędy spróbujemy podejść. Ogień już się nie pali. Tędy nie przejdę. Tu nie przejdę. Aha. No i co? Gdzie ja tu mam? Okej, okay. Lecimy tak tędy, kurczę, jak ja to mam zrobić, tu wejdziemy może, a tu się nic nie da. Aha, tam do tego trzeba podejść, tutaj tylko iskry lecą. Trzeba tu na górę będzie wyleźć, tak? Nie, nie da się. A jest. Zawór jest. Nie leje się, a... Trzeba wziąć ten kombinezon, nie? Tak, w kombinezonie mnie nie porąbie. No dobra, spróbujemy. A tu coś może jest. Nie ma tu nic. Dobra, spróbujemy. Wygląda na to, że jest po problemie. Przemieść crawler transporter na drugą stronę placówki. Wtedy trzeba będzie sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. No dobra. Okej, zaraz się utopię tutaj jeszcze. Się człowiek tu nakombinuje. Będziemy jechać nad tą rurą zakichaną. Popatrzcie się, ile to jest problemów, żeby wysłać prom kosmiczny w górę. Myślę, że w NASA to się tak nie dzieje cały czas, bo byłoby to trochę zbyt skomplikowane, nie? Za każdym razem takie problemy.
platforma w górę, tak, tył. No i jedziemy, tak? Aha, bo to całość musi iść w górę, cholera. Czyli jeszcze przód, tak? Teraz tak, tył musi iść do przodu, nie? Do góry, ponieważ... Okej, spróbujemy ruszyć teraz. Że będzie dobrze stąd patrzeć. Tak, chyba tak. Zobaczmy, jak jesteśmy wysoko. Czy przejdzie ta rura? O, nie przejdzie. Czyli wszystko idzie do góry. Dobra, więcej nie pójdzie, tak? Dobra, jest, to jedziemy. Co jest? O, cholera. No, to po zabawie. Dobra, no to jeszcze raz spróbujemy. Tył do góry na 40, tak. I teraz razem wszystko. Dobra. Mam nadzieję, że to się uda. No widzicie, nie jest prosto, nie? Jeden błąd i ten zakichany prom leci. Mam przejechać 300 metrów tak a propos. Przechodzi na szczęście. A niby taka prosta gra, a patrzcie się, no trzeba się nakombinować trochę. Prom nam siedzi, poziom ciśnienia, ku. O, bo bym przygrzał znowu w tę rurę. Za blisko, leczko. Teraz się fajnie naprowadzi. Okej.
wydawało się, że najgorsze za sobą mamy, jak ten pomost był, nie? Tam też się trzeba było nakombinować, żeby przejechać nad tym pomostem równo, no ale to jest do przejechania. Przejechaliśmy. No jakaś też gazociąg pewnie. Patrzcie, bloki jakieś. Raczej jakieś tam laboratoria bardziej. Albo biura projektowe. Znowu ciśnienie. Gra. Jeszcze kilka, 10 metrów. Jest. Zarówno prom, jak i transporter wyglądają na nienaruszone. Dobra robota. Misja zakończona powodzeniem. Dobra. To dzisiaj troszkę dłużej było. No z małymi kłopotami. Ale idziemy do przodu. Zapraszam na następną część. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze, nie będzie takich jaj. Dobra, to tyle na dzisiaj w tym odcinku. Film dla Was przygotował Indon. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów z tej serii oraz innych filmów z mojego kanału. Zapraszam serdecznie, trzymajcie się, cześć.